Witajcie w kolejnym filmie wideo. Dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć więcej punktów w FreeMyApps i wymieniać je sobie na gift cardy bądź jakieś inne rzeczy w sklepie właśnie FreeMyApps. O co w tym wszystkim ogólnie chodzi? Oczywiście trzeba wejść na stronę, link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmiku i trzeba na niego przejść z urządzenia mobilnego. To działa oczywiście także na Androidzie. Ja pokażę Wam, jak to wygląda dziś na iOS. Wystarczy wejść na ten link, zainstalować sobie ten certyfikat, zgodzić się na jego instalację. Jeżeli macie hasło, zostaniecie poproszeni o wpisanie w tego hasła w tym momencie. I po odświeżeniu tej strony wyskakują tą aplikację, którą należy pobrać i uruchomić przez 30 sekund po to, aby zaliczyć Wam punkty. I teraz ja już taki filmik nagrywałem, nie będę do tego wracał. Generalnie jest to bardzo proste, zbieracie punkty, później wymieniacie sobie na przykład 3000 punktów, to jest 10-dolarowy gift card w iTunes. Natomiast jeżeli chcielibyście mieć tych punktów troszeczkę więcej i szybciej je zbierać, to mam dzisiaj dla Was taki sposób. Wystarczy ustawić sobie APN na Amerykę z racji tego, że tych aplikacji czasami jest więcej właśnie na, jeżeli strona wykryje, że wchodzimy z innego IP, nie europejskiego, tylko amerykańskiego, to tych aplikacji pojawia się znacznie więcej do pobrania, za które możemy zdobyć punkty. Tak więc trzeba przejść w ustawienia ogólne, VPN i tutaj wpisać te wszystkie dane. Tutaj sobie możecie spauzować ten filmik i wszystko przepisać. Hasło podałem Wam tutaj w adnotacji na dole. Jeżeli już to zrobicie, wystarczy ten VPN włączyć i przejść znowuż na stronę FreeMyApps i odświeżyć. Ja akurat jak nagrywałem ten film, to nie było żadnej aplikacji dostępnej dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych, natomiast sami zauważycie, że po wykorzystaniu wszystkich tych aplikacji, one się oczywiście pojawiają co jakiś czas nowe i można je pobierać, natomiast po wykorzystaniu wszystkich tych, które są na rynek europejski przewidziane, po włączeniu VPN-a pokażą się Wam na przykład 3 nowe aplikacje, za które normalnie zdobędziecie punkty. Tak więc można naprawdę w bardzo szybkie tempo narzucić sobie zbierania tych punktów i wymieniać je właśnie na gift cardy i tym sposobem normalnie, legalnie płacić za aplikacje, które znajdują się w App Store i nie uszczuplając tak naprawdę swojego portfela. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału i do kolejnych filmów. Pozdrawiam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że wymienicie sobie te punkty na wiele gift cardów. Hej!